Na tę przeprawę kierowcy czekali od lat. Chcący dostać się z krzyków na oporów, musieli jechać przez ulicę Karmelkową. Ale być może już na Wszystkich Świętych będą mogli na cmentarz Grabieszyński pojechać trasą krótszą przez Aleję Piastów. Sam most i jezdnia są fizycznie już gotowe, czyli fizycznie jadąc da się nimi przejechać. Niestety, żeby przejechać tym takim mostem, no niezbędne są także pewne formalności i w tej chwili trwa załatwianie tych formalności. Mamy nadzieję, jesteśmy dobrej myśli, że do soboty uda się udostępnić ten obiekt do ruchu. Otwarcie mostu nie kończy inwestycji, która potrwa do grudnia. Będzie nasadzana zieleń, stworzona też zostanie pętla autobusowa. Cała budowa to już jest trzeci etap. W zeszłym roku zakończyliśmy pierwszy etap. Poprzedni był bardzo istotny, ponieważ w jego trakcie wybudowaliśmy bardzo istotne nie tylko dla tej drogi, ale dla tego osiedla odwodnienie. Na cichej dotąd Alei Piastów pojawi się wzmożony ruch i warkot, co nie wszystkim mieszkańcom tego rejonu przypada do gustu. Jak na Aleję Piastów przystało, łatwiej znieśliby Wojów na koniach. Ale cóż, takie są uroki współczesności. Dla Echo24 Marian Maciejewski.